W tym filmie udowodnię wam, że ładne zdjęcia możecie robić każdym sprzętem. Ostatnio właśnie szperając w szufladzie znalazłem taką oto starą Nokię. Ma ona 3,2 megapiksela. Zdjęcia robi w rozdzielczości około 2000x1500. Także no jak na telefon z tych czasów nie jest to tak źle. Jest to Nokia E52, nie jest ona też taka stara, ale też nie jest taka nowa. Jak wiemy, to nie jest smartfon, tylko telefon. I jakość tych zdjęć pozostawia sobie wiele do życzenia. Ale ja dzisiaj postaram się tym telefonem zrobić jakieś fajne fotki. No i wam to oczywiście przedstawię. Zacznijmy może najpierw od opcji, jakie posiada ten telefon w kwestii robienia zdjęć. Ogólnie to on posiada nawet specjalny tutaj taki guziczek do robienia zdjęć. Ma ona też trochę opcji w kwestii robienia zdjęć. Mamy takie coś jak nocny portret, zdjęcia robione w nocy, krajobraz, no i takie sprawy. Ja jako do zdjęć robionych w dzień stwierdziłem, że będę używał trybu nocny portret, ponieważ na nim nie ma aż tyle szumów jak na trybie automatycznym. No jak wiemy, to jest stary telefon, więc nie oczekujmy od niego cudów. Parametrów ekspozycji się w tym aparacie nie da ustawić. Także to jest też dodatkowe wyzwanie, żeby zrobić jakieś fajne zdjęcia. Oczywiście później te fotki obrobię w Lightroomie, no i myślę, że coś fajnego z tego wyjdzie. Także przejdźmy już do robienia zdjęć. No i słuchajcie, zdjęcia już zostały zrobione, nie wyszły one według mnie aż tak źle jak na taki telefon. Teraz aby je zrzucić na kompa, wrzucić do Lightrooma, jakoś je obrobić i myślę, że coś fajnego z tego wyjdzie. Selekcję już zrobiłem, także z około 50 zdjęć zredukowałem to minut do 19. No i wybiorę sobie takie moje ulubione zdjęcie, jest to właśnie zdjęcie takiego samochodu, odbicia. Na początku bym sobie je wykadrował, żeby było prosto. O, w ten sposób. O, no może trochę za bardzo. Dobra. No i zaczynamy od początku. Jak ja edytuję swoje zdjęcie? Na początku zaczynam od kalibracji, czyli nadaję taki lekki Teal Orange look. Po prostu bierzecie paski, tak jak ja to robię. Oczywiście każdy ma tam swój wybrany styl zdjęć, nie narzucam komuś, jak ma obrabiać zdjęcia. Tylko po prostu pokazuję, jak ja to robię. I właśnie tutaj mamy lekko zbyt pomarańczowe to auto. Było czerwone, więc musimy tym paskiem zjechać do czerwonego, tym też troszeczkę. I myślę, że będzie dobrze. Teraz ja sobie się pobawię tymi kolorkami, tutaj za bardzo nie ma co mówić o kolorkach. Ponieważ tutaj ja sobie ustawiam według moich preferencji, także możemy sobie ten samochód trochę rozjaśnić za pomocą luminance. Po prostu czerwony podciągamy do góry i nasz samochód jest już rozjaśniony. Znaczy no nie nasz, ale ten na zdjęciu. Tak samo tutaj niebo sobie możemy rozjaśnić albo ściemnić, tutaj to bardziej rozjaśnić, bo jak za bardzo weźmiemy, to właśnie będziemy mieć takie rzeczy. A że to zdjęcie zrobione było Nokią, to jeszcze bardziej to widać. Tak samo z niebieskimi. Na niebieskich to jak tak średnio widać, no ale można trochę wziąć. Dobra, teraz krzywe. I tutaj dzieje się magia. Za pomocą krzywych nadajemy klimat temu zdjęciu. Ja sobie czasami tak biorę, troszeczkę fade'a robię, takiego. Tutaj robię kontrast za pomocą eski. Tutaj, jeżeli po środku weźmiemy, to dajemy takiej przejrzystości, czyli clarity, ten pasek, tylko takiej trochę łagodniejszej. Dobra, RGB. Mamy tutaj oczywiście różne zakładki RGB, red, green, blue. No i oczywiście ja zawsze przechodzę przez wszystkie. Czasami używam niektórych, czasami używam jednej, czasami wszystkich. No i teraz przechodzimy do zakładki właśnie tej głównej. Balans bieli sobie ustalam głównie pipetą, czyli najeżdżam na białe miejsce i balans bieli się sam ustawia. No ale czasami mi to nie pasuje, więc sobie troszeczkę zmieniam albo samemu ustalam. No, zejdę trochę z highlightsów. Żeby niebo było fajnie odsłonięte, podbiję trochę może whitesy, tak samo z shadowsami, zjeżdżam z blacksów po to, żeby jakiś fajny kontrastik nałożyć. Oczywiście widzicie tutaj, jakość tego zdjęcia nie jest bardzo zadowalająca, ale możemy przejść do luminance
i wyredukować szumy. Teraz możemy użyć sobie pędzla. Ponieważ chcę uwydatnić tą wodę, to sobie malujemy wodę pędzelkiem. Tutaj tak robimy i trochę sobie w ten sposób zrobię. Mi się podoba. No i jeszcze troszeczkę skrzywimy się pobawię, bo chciałbym większego trochę fejda zrobić. Zdjęcie mamy gotowe. Tak jest przed, tak jest po. Robiąc zdjęcie taką Nokią, chciałem wam udowodnić, że nie musicie mieć jakiegoś bardzo dobrego sprzętu, żeby robić fajne zdjęcia, ponieważ ten telefon ma no dobrych parę lat. Nie robi on zdjęć wysokiej rozdzielczości, ale mimo tego robienie zdjęć tym telefonem przyniosło mi bardzo dużo frajdy, ponieważ musiałem trochę pokombinować, żeby uzyskać jakieś fajne ujęcie, żeby w ogóle parametry ekspozycji się zgadzały, ponieważ tu jest tryb automatyczny. Manualnie nie możemy ustawić ekspozycji. No i słuchajcie, jeżeli macie jakiś pomysł na odcinek, jeżeli chcielibyście coś zobaczyć na moim kanale, chcielibyście się czegoś dowiedzieć ode mnie, napiszcie to w komentarzu. No i jeżeli jesteś tutaj nowy, nie zapomnij o tym, żeby zobaczyć moje poprzednie filmy oraz o tym, żeby zasubskrybować ten kanał, żeby nie ominąć żaden nowy materiał. To tyle z mojej strony. Na koniec otrzymacie wszystkie zdjęcia, jakie zrobiłem właśnie tą Nokią. Także trzymajcie się i do kolejnego materiału. Cześć!